2 kwietnia słuchacze Kęckiego Uniwersytetu III wieku wysłuchali wykładu doktora Marka Karwali pod tytułem Słowa prześwietlające mrok o poezji Karola Wojtyły. Był to wykład poświęcony odkrywaniu tajników języka i świata, poezji autora niezwykłego, ważnego z wielu powodów dla każdego Polaka. Wojtyła troszkę inaczej swoje wiersze konstruował. To jest poezja kontemplacyjna, inaczej konstruowana, taka, która wyrasta, wydaje mi się, z tradycji mistyki hiszpańskiej, głównie zresztą Wojtyła jako człowiek młody zajmował się twórczością świętego Jana od Krzyża i to chyba jest ten jeden z spływów, które ukształtowały jego dojrzałą twórczość. Wykład zdołał rozbudzić zainteresowanie słuchaczy UTW bogactwem artystycznego i filozoficznego przekazu twórczości artysty, którego życie i działalność wywarły ogromny wpływ na kształtowanie współczesnego świata. To jest dla mnie, to jest wszystkim, tak jak Bóg dla wszystkich, tak dla mnie On jest takim ojcem, naprawdę ojcem dla wszystkich i dla mnie tym bardziej. Trzeciego kwietnia w Kęckim Muzeum, jak co roku, odbyły się warsztaty wielkanocne. Uczestniczące w nich dzieci mogły dowiedzieć się, czym różnią się pisanki od kraszanek i jakie jajka miały w koszykach nasze babcie. Właśnie tutaj w naszym regionie były barwione na jeden kolor. Do tej pory przetrwały jajeczka barwione właśnie w łupinkach cebuli, natomiast jeszcze wykorzystywano wiele innych naturalnych składników do barwienia, takich jak na przykład młode pędy zbóż, młode pokrzywy, buraki czerwone, kaczeńce i wiele, wiele innych, kora dębu. Prowadząca warsztaty bardzo chętnie dzieliła się z najmłodszymi mieszkańcami swoją wiedzą i doświadczeniem w przygotowaniu wielkanocnych pisanek. Dzieci wspólnie zdobiły jajka metodą baltikową, nalepiankami i wyklejankami. Intensywna i twórcza praca nad wielkanocnymi jajkami sprawiła dzieciom wiele radości. Zrobię tam trochę kurciaczków, no i taki sznureczek. Maluję jeszcze pieska i kwiatuszki. Nie wiem, może coś tam wybiorę jeszcze. Czwartego kwietnia na krytej pływalni w Kętach odbyła się 8. edycja zawodów Pływacy na start. Imprezę zorganizowaną przez Komisariat Policji w Kętach patronatem objął burmistrz gminy Kęty Tomasz Bąk. Celem imprezy jest zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu, propagowanie zdrowych, sportowych postaw oraz nauka kulturalnego dopingu opartego na zasadach dobrego wychowania. Naszym zadaniem jest nie tylko wdrażanie do poszanowania przepisów prawa, ale również chcemy, aby zbliżyć naszą formację policyjną do dzieci i młodzieży. Tak, żeby nasz kontakt nie był tylko i wyłącznie na gruncie prawa, przestrzegania tego prawa, ale również przy sportowej rywalizacji, przy okazji spotkania się na basenie, gdzie razem wspólnie się bawimy. Lista uczestników zawodów była bardzo długa. Udział w nich wzięło blisko 100 uczniów z 11 lokalnych szkół. W tym roku poziom był zdecydowanie wyższy niż w poprzednim. Szczególnie Sabina widać, że dużo potrenowała. Inne dziewczyny na innych dystansach, w innych stylach też bardzo dobrze popływały. Widać, że kochają to, co robią przede wszystkim. Wielka Sobota, święto chrześcijańskie, przedostatni dzień Wielkiego Tygodnia, poprzedzający święto Zmartwychwstania Pańskiego, należy do Triduum Paschalnego, obchodzone przez chrześcijan obu tradycji, wschodniej i zachodniej. Tradycyjnie w tym dniu błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny. No jajka, sól, pieczywo. Szynka, krzan, sól, chleb. Jajka, kiełbasa. Baranek, jajeczka, sól, kiełbaska i jeszcze kilka ozdób świątecznych. Harcerze jak co roku w poniedziałek wielkanocny przygotowali akcję Obiad Wielkanocny dla ubogich. Przygotowania rozpoczęły się około miesiąc wcześniej, gdy harcerze z naszego Chówca udali się do zaprzyjaźnionych firm z prośbą o wsparcie akcji darowizną. Kolejny etap przygotowań to Wielka Sobota.
Przygotowana jest sala, a umundurowani harcerze zbierają dary żywnościowe do koszyka w kościele. Przede wszystkim bardzo zaangażowani są tutaj harcerze, wszyscy. No i jest tutaj oczywiście wszyscy parafianie, którzy przychodzą i wrzucają nam tutaj, jak widać, bardzo dużo rzeczy. Zawsze jest ich naprawdę dużo. Ostatnim etapem przygotowań jest poniedziałek wielkanocny. Od kilkunastu lat grupa harcerzy nie spędza go z rodziną. Od rana trwają przygotowania. Gotowany jest wtedy smaczny obiad, który będzie podawany do stołów przez druhów i druhny.